Siemanko, z tej strony Kraftkę, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was w świątecznej wersji FNAF-a. Co prawda jest, wczoraj był Sylwester, ale sezon świąteczny się jeszcze nie skończył, ponieważ teoretycznie trwa gdzieś do połowy, może do końcówki stycznia, więc myślałem, że można by jeszcze w klimacie świątecznym zostać. W tej grze chodzi głównie o to, że dostajemy na święta animatronki i one nam chcą zrobić niespodziankę, ale jaką to się dopiero trzeba przekonać. A jeśli wy chcecie zobaczyć więcej gier z uniwersum FNAF na moim kanale, to zostawcie lajka i suba. Jak dobijecie do 5 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z świątecznej gry. Więc zobaczmy, co my tu mamy. Jakiś komputerek, Foxy w rogu, nowa wiadomość. Przeczytaj. Pozostała godzina. Pamiętaj, niedługo wygrany zostanie wyłoniony. Jeśli osoba, która wygrała, nie przyjmie oferty, kolejny wygrany zostanie wybrany. Więc niech każdy sprawdza swojego maila i zobaczy, czy akurat to on został wybrany jako wygrany. Powodzenia. Zobaczymy. Czyli chodzi głównie chyba o to, że będziemy sprawdzać maila co godzinę i patrzeć, czy wygraliśmy w jakimś konkursie. I co my tu mamy? Pomieszczenie, ładnie. Control tutaj, żeby zaświecić. W tą stronę jest okno. I w dół, żeby wrócić. Tutaj się chowamy pod łóżko. Aha, i w górę. W dół, żeby wejść i w górę, żeby wyjść. I tutaj są drzwi. Latarka to jest to i shift, żeby zamknąć. Okej. Pierwszą godzinę się chyba tutaj nic nie wydarzy, więc mi od razu przyjmę do drugiej nocy. No i super, pierwsza godzina za nami. Ciekawe, czy nam coś tu napiszą, czy już dostaliśmy jakiegoś animatrona, bardzo fajnie. Ciekawe, czy już dostaliśmy jakiegoś animatrona. And let's see. Nowa wiadomość. Proszę mi to otworzyć. Się kręci. Fazbear Entertainment dał ci okazję, żebyś mógł odebrać swojego własnego świątecznego animatronika już dzisiaj. Ta oferta przekaże ci kupon o wysokości 90% zniżki na paczkę, na tegoroczną paczkę, która zawiera sensujące animatroniki. Freddy'ego, Bonnie'ego, Chica, Foxy'ego i Lefty'ego. Musieli wtrenić akurat Lefty'ego, bo jest tyle lepszych animatroników, a musieli wtrenić akurat jego, no super. Żeby zaakceptować ofertę, kliknij Buy Now, czyli zakup teraz, który jest dokładnie tutaj poniżej. Jeśli nie chcesz tej oferty, kliknij Cancel, żeby po prostu przekazać to innemu wygranemu, innej osobie wygranej. Wykonaj swój wybór. Ciekawe, co się stanie, klikniemy Cancel, trzeba będzie to przetestować. No ale kupmy. Dziękujemy za zakup specjalnego świątecznej paczki tegorocznej. Wiemy, że nie wiesz, jak używać tych animatroników, więc daliśmy ci dostęp do panelu kontrolnego, który ci w tym pomoże. Możesz tam przeczytać wszystkie tipy i informacje o aktualizacjach animatroników. Jeszcze jedna rzecz. W następną godzinę wyślemy ci opcję z reportowania, gdzie będziesz mógł powiedzieć, czy miałeś jakiś problem ani z animatronikiem, albo z jego dostawą. Dziękujemy jeszcze raz i miłej zabawy. No to lecimy. Zobaczmy, czy się coś z tego powiedzie. I co my tu mamy? Freddy. 110 kilo gościu waży. Jezu, jakie czonkery. 107. Możliwy problem? Animatronik ukradziony lub zgubiony. Dobra, co mamy u Freddy'ego? Świąteczny Freddy, wersja 1. Nie zamykaj drzwi, kiedy jest on aktywowany, ponieważ nie może ich otworzyć. I Bonnie, wersja 1. Nie klikaj powtarzalnie na niego, ponieważ zepsuje to, ponieważ jest to spowodowane zabezpieczeniem jego procesora. Chica jeszcze nie ma i Foxy'ego też jeszcze nie ma, więc możemy zaczynać. Tylko czy oni będą mali, czy to będą pełnowymiarowe te animatroniki duże? No chyba duże, jak ten było 6 feet. 6 foot coś tam. Czyli Bonnie pierwszy i drugi jest Freddy. Tylko kto jest gdzie teraz? Trzeba będzie się przekonać.
tu nikogo nie ma. Też nie, ale było słychać z oknem. Nie, ej, to chyba tutaj jest. Tutaj jest, nie. Nie, nie ma. Yeah, można klikać. Nice. Ty, no nikogo nie ma. Kurde. Lepiej nie będę narzekał, bo potem będzie jeszcze gorzej. Ciekawe, kto będzie wcinał ciastka. W tym... O, cześć, witam. A, ma takie kuchenne rękawiczki śmieszne. Dobra, wywalaj. Frediego nie ma. Jeszcze. Nice. Sobie klikimy tutaj. Za oknem nie ma, w szafie nikogo nie ma, za drzwiami też. O, za drzwiami jednak jesteś. No co się lampisz? Co się lampisz? Masz jakieś problemy? Nie ma, ale go z oknem słyszałem. Albo nie słyszałem go z oknem jednak. Tutaj też nikogo nie ma. Szybko nam bateria schodzi. Dziwi mnie to troszkę. Ale zdarza się. Widocznie nie jest to jakaś, nie wiem, alkaliczna bateria. Tylko jakaś zwykła. Jeszcze 15 minut. Jeszcze 15 minut. Jeszcze 10 minut. Ale fajna klamka. Jo, ale... Aha, to jest ten w tym kierunku ustawiony. Dobra. Tutaj też nikogo nie ma. Ty, no obrazili się. Super. Możesz iść sobie. Tak bym miło prosił. Jeszcze 5 minut. A, nie zaświeciłem. A, nikogo nie ma, dobra. Jezus, dostałem. Musiało tak wystrzelić białym tym ekranem. Idealnie w środku, dobra. Godzina druga w nocy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Dwie nowe wiadomości mamy. Ciekawe. Tak, poproszę. Informacja, jeśli wypełnisz tą kartę z nieprawidłowymi informacjami, zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności niejako. Czy coś się stało? Nie ma, nie eksplodował. Nie ma uszkodzonych elementów, ale nie przyszedł. Nie, chyba Leftiego nie ma. Działa poprawnie i nie ma Leftiego. Aha, dobra, no to tylko jeden. Nie ma Leftiego. Zmiany w procesorze. Nie, w control panel. To jest. Control panel ma nowe porady i aktualizacje dla animatroników. Sprawdźcie najszybciej, jak będzie to możliwe. I żeby zobaczyć nowe opcje, jakie w tych animatronikach są. Czy mamy kogoś nowego? Chiki nie ma, ale jest Foxy. Wykrywa dzieci z dużego zasięgu. Nie chować się pod łóżkiem, czyli to jest chyba na odwrót trzeba robić. Czyli tutaj nie zamykać drzwi, bo nie może ich otworzyć, to... O, jest nowa rzecz jeszcze tutaj. To co my tu mamy? Czyli jak jest to na odwrót, to tutaj trzeba się chować przed nim pod łóżkiem. Wtedy nas nie zauważy. Jak jest Bonnie, teraz może się chować przed dziećmi w ciemnych miejscach, jak ciemne pokoje lub szafy. Kiedy to zrobi, wyjdzie z tego i kogoś spotka, wyskoczy i krzyknie niespodzianka do dzieci. A jeśli nikogo nie ma, to pozostanie ukryty i nadal jest do tych świecących, do tych migających świateł wrażliwy, więc na niego też będzie trzeba świecić tak jak wtedy. A co robi Freddy? Basically robi to samo, ale jeśli nikogo nie zobaczy, to pójdzie sobie. A tego dalej nie ma. XD. Dobra, zobaczmy, co trzecia noc nam przygotuje. Trzecia godzina, tak naprawdę. Czy uda się przejść to?
A jak nie, to chyba sobie zrobimy po prostu drugi odcinek z tego. Cześć, witam. Nikogo nie ma. O, ktoś zapukał, kto to? Ej, yo, nikogo nie ma. Halo? Halo, cześć. Święty Mikołaj nam tu przyszedł. Tu też nikogo nie ma. Ukryjmy się na chwilę, jakby Foxy gdzieś był w pobliżu. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma, ale słyszałem śnieg. Śnieg słyszałem. Nie wiem, czy wysłyszeliście. Trzeba by to podgłośnić troszkę. Ale chyba jest głośno odpowiednio. Tak mi się wydaje. Cześć. Do widzenia. Idź. Cio. Już. Już cię tu nie ma. Tu jest tylko Freddy. Tu nikogo nie ma. Tak, słucham. Ktoś mi tu pukał. A, wracaj! Dobra, tu też nikogo nie ma. W szafie nie ma. Za drzwiami może? Nie, też nie. Jeszcze pół godzinki i będzie trzecia godzina i będziemy mogli odebrać kolejnego animatronika. Hura! O Jezu, Foxy. Foxy. Okej, było słychać, że biegnie. Czyli go nie ma, czyli sobie poszedł już. Ale było słychać, że ktoś szedł. Gdzieś. Jeszcze 15 minut. Jest znowu. No to się chowamy. Okej, poszedł. O, shit. Okej, znowu poszedł. Tu nikogo nie ma. Klikaj szybko. Tu też nikogo nie ma. I tu nikogo nie ma. Dobra, intensywnie. Czysto. Czysto. 10 minut. Hejo. To jest troszkę trudno słyszeć, ponieważ jest śnieg na zewnątrz, a jest też wykładzina i to brzmi mega podobnie, jak chodzicie po jednym i po drugim. Ej, jeszcze Freddy'ego tutaj nie było ani razu. Niesprawiedliwie troszkę. O, shit, kogoś słychać. Taki śmiech był. Czysto. Jeszcze 5 minut. O, kurde. Poszedł. I tutaj też nikogo nie ma. To chyba już. Już nas nikt nie złapie. Ale wolę nie zapeszać. Jezu, się zespawnował, chłopie. Chłop na coś liczy. Dobra. Poszedł. Tu nikogo nie ma. Jasna cholipka. Coś dostałem zawału od tego, Boże święty. Tak, poproszę nową wiadomość. A, katarek troszkę, więc mówię troszkę, że to wcale się zdarza. Drogi kliencie, porozmawialiśmy z dostawcą, który miał dostarczyć twoją paczkę i powiedział, że zgubił jednego animatronika po drodze. Spróbujemy go znaleźć i wysłać go ponownie tak szybko, jak to możliwe, bez dodatkowej opłaty. Dziękujemy i przepraszamy za jakiekolwiek przeszkody. No i nice. Zmiany w kontrol panelu. Teraz kontrol panel ma nowe porady i update'y dla animatroników. Sprawdźcie je tak szybko jak to możliwe, żeby poznać nowe funkcje. No i nice. Zobaczmy, kogo teraz mamy. Czy Freddy ma jakąś aktualizację?
Nie, Freddy ma to samo. Co? Do not hide from him anywhere like under beds. Czyli jak wejdzie do pokoju, to trzeba się z nim schować, przed nim schować pod łóżkiem. Ty nie masz nic nowego. Ale chyba jest Chica. Tak. Nie zamykać drzwi, kiedy jest aktywowana, ponieważ nie może ich samo otworzyć. I Foxy ma coś nowego? Nie, Foxy ma to samo. A tego dalej nie ma. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Zacznijmy od zewnątrz, tu nikogo nie ma. Godzina trzecia. Jest Freddio. Freddio sobie poszedł. Jakbyście mogli mi napisać w komentarzu, jeśli jeszcze w ogóle ze mną jesteście, czy słychać dźwięki z gry. Bo ja tego nie wiem, a jak ustawiam w OBS-ie, to zawsze mi się wydaje, że to jest mega głośno wszystko. Cześć, Freddy. Święty Mikołaju. Czysto. Czysto. O, było. Była Chica. W końcu mam dźwięk przestrzenny, bo znalazłem słuchawkę drugą. Czysto, czysto. Fuck. Nie, wracaj. Nie, no w tym drzwi. Poszedł. Tu jest Chica. Tu jest ktoś, nie, tu jest czysto i tu też nikogo nie ma. Tu jest Freddy. Tu jest tylko żywy duch. Jak oni na zewnątrz wychodzą? Jak nie umieją drzwi otwierać, to co? Zostawia się otwarte drzwi? Zaraz ktoś inny tutaj wejdzie, będziesz miał Kevina, nie samego w domu. Pięknie, poszedł, nie ma. Ale jest tutaj dla odmiany. Raz, dwa, trzy, cztery. Poszedł? Nie poszedł! Skubany piernik nie poszedł. Chłopie. No co ty tu robisz cały czas? Ludzie złoci. Excuse me, możesz wywalać sprzed moich drzwi? Tak bym cię grzecznie prosił. Halo? Halo? Możesz sobie iść z łaski swojej, tak? No w końcu, dziękuję. Liczba znalazł się. To jest wyznawca ten. To się, świadek Jehowy się znalazł. Nie będzie stał pod drzwiami. Tej trzeba zamknąć. Poszła, dokładnie. Tu nie ma nikogo, tu też nikogo nie ma. Czysto. Jeszcze 15 minut. Więc na spokojnie. Tutaj jest tylko Chica. I to sympatycznie. To jest proste nawet. Jak się już poznało ten mechanizm, się poznało gry, to jest już przyjemne nawet. Przede wszystkim z naszym bzdynczkiem jest sympatycznie. Cześć, Freddy. 10 minut. Do czwartej. Czysto. Ktoś mi zapukał. Proszę mi tu nie pukać. Znaczy... A nie, czekaj. Nie, ciebie trzeba wytagować. No, jaką pogardą się spojrzał. Idź. Sio, już. Do widzenia mi stąd. Nie ma kolejnego. Bekowa jest ta gra w sumie. Ten plakat Sister Location na drzwiach jest fajny. Nawet. Cześć. Jo, jak szybko poszedł. Czysto. 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 Nasłuchujmy. Idealnie. Tutaj też nikogo nie ma. Jeszcze 5 minut. Jeszcze tylko 5 minut. Cześć, Freddy.
Poszedł. Tu jest tylko Chica. W szafie chyba nikogo też nie ma. Jeśli jest tam Bonnie, to bym się troszkę zdziwił. Tu jest Freddy. Za oknem też czysto i myślę, że to już będzie już. Interesujący strój. Czwarta godzina, yeah! Ciekawe, co mamy teraz nowego. Jakieś aktualizacje w systemie? Coś? Proszę, fajnie by było. Na pewno byłoby sympatycznie. Dobra, let's see what we got. Jedna nowa wiadomość. Poproszę serdecznie. Drogi kliencie, znaleźliśmy animatronika Leftiego, ale niestety jest uszkodzony i niestety wszystkie jego dekoracje świąteczne zniknęły. Wyślemy Leftiego, ale oddamy ci cały koszt plus 15% za wszystkie niedogodności będzie u ciebie za godzinę. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony teraz z całej swojej drużyny. Dziękujemy i miłej zabawy. I ciekawe, czy jest aktualizacja jakiegoś animatronika? Ktoś coś to coś nowego? Coś? Nie wiem. Nie, nikt nie dostał nic nowego. Wrzucili nas tylko od razu do gry. Bardzo niewdzięcznie. Cześć, Chica. Poszłaś sobie, poszłaś. Perfekcyjnie. Była za oknem. Damn! Żwawo się rusza, jak ma swoją wagę. Tyle pizzy dziennie je przecież. Dobra, poszedł. O! Shit. Co ja mam zrobić? Nie mogę nic zrobić, lol. Wlazł mi chamsko do pokoju i nic nie mogłem zrobić. Jaki śmieszny chłopek. God damn it. Proszę jeszcze raz mi to kontynuować. Co to było? Przeszedł mi przez pokój, miałem się schować, ale nie mogłem. Tak? Dobrze pamiętam? Że jak mi wlazł do pokoju, to co ja miałem tam zrobić? Miałem się ukryć. Nie, jak był Bonnie, to miałem się ukryć. Jak był Freddy, to on miał... to Freddy był... czekać miał. Dobra, gościu, wywalaj mi stąd. Sympatycznie. Fajnie się zaczyna, godzina czwarta, wam powiem. Absolutnie szczerze. No, dawać mi to szybko. Zacznijmy tym razem od drzwi. Tu jest tylko ten. Więc ciebie do widzenia życzę. Tu jest Chica. Przyszedł Foxy gdzieś. Go słyszałem w każdym razie. Jest Chica tym razem. Chica poszła. Perfekt. Sprawdzę, tu nikogo nie ma, więc możemy się wrzeć pod łóżkiem. Poszedł. Za good. Tu jest Chica tylko. Więc chwilę czekamy. Nie ma Chiki. Tu jest czysto. Freddy nie przyszedł. Tu też jest czysto. Więc sobie można zagwizdać. Cześć, Freddy. Poszedł. Za oknem. Za oknem czysto. Tutaj też czysto. Idealnie, idealnie. Tu jest Chica. Chica już sobie poszła. Czysto. Czysto. Znaczy no, czysto była Chica, ale nie, ale już ją wyposzyliśmy. Nie wchodź pod łóżko. I już. Poszła. Bardzo fajnie. Ktoś mi się tam śmieje wrednie. Jest tylko Freddy. To on cię tak śmiał. Czyli jak się ktoś tak śmieje, to znaczy, że to Freddy przyszedł. Włosy, Foxy. Słyszałem Foxy'ego.
Albo mi się tylko wydawało. Bardzo ładnie. Ktoś tutaj jest? Nie, tutaj jest czysto. Tutaj był Freddy standardowo. Nie zamykaj drzwi. Był Bonnie. Jakbym zamknął mu drzwi. No idź. Jakbym mu teraz zamknął. Nie było cię tam! Nie było cię tam! Czemu? Ja wszystkie jumpscary dostaję tylko i wyłącznie od Chigi. Co to ma być? Czuję się skamowany. Jest tyle innych animatroników, których jumpscare jeszcze nie widziałem i wszystkie się są Chigi, bo Chika się wrednie wbija w kolejkę. Przed kamerę się wbija. Hamsko. Zero kultury. Naprawdę, zero kultury. Ale widzicie, nie było jej tam. Nie było jej przed drzwiami. Bo był ten. Był Foxy. I się hamsko wbiła. Ten tu dalej jest. No i super. Ja nie wiem, czy to się uda. Jak ona stwierdziła, że ma to gdzieś i robi to w kółko. Będzie... Kurwa, perpetuum mobile. Będzie w kółko mnie atakowała, mimo że jej nie ma. Ale czeka się zbugowała. Sobie coś nadpisała w swoim software'ze. I się dzieje, co się dzieje teraz. Kurwa, siwy dym się dzieje. Okej, była tutaj. Czysto, czysto. Jest Foxy. Sprawdzimy szybko, czy tutaj jest. Pozbędziemy się ciebie. Jak tylko nas zapytają o opinię, to im zwracamy. Święta się kończą, zwracamy animatronika. Ja podziękuję, naprawdę. Mi nie jest potrzebny tutaj, kuźwa, trzy pasożyty, które będą mi życie zjadały w każdą noc. Do widzenia. Idziesz. Już cię nie ma. Cyk. No klikaj te drzwi. Won. Już cię nie ma. Poddaję się. Oficjalnie się poddaję. To jest bezcelowe. Mi się po prostu nie uda tego przejść. Widzicie? Włączył mi się naprawdę MVP tryb. Robię wszystko, co się da. Tak naprawdę. Tryb speedrunowy. Patrzę przez okno, patrzę przez drzwi, zabija mnie coś przez okno. Patrzę przez okno, zabija mnie coś przez drzwi. Ale to jest po prostu niewykonalne. Nie wiem, ja może coś źle robię, ale może coś obejrzę sobie na YouTubie, zobaczę. Czy coś robię źle? Póki co, jest to poza moim zasięgiem, żeby się udało to przejść, jak zresztą widzieliście po tych wielu próbach. Godzina czwarta jest po prostu trudna. Potrzeba na to jakiejś taktyki, której ja nie posiadam obecnie, którą będę musiał dopiero wymyślić na podstawie obejrzenia jakichś filmów z YouTube'a. Póki co, jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów z FNAF-a, z tego FNAF-a, Christmas with Freddy's na moim kanale, jeśli chcecie zobaczyć live z tej gry na przykład, to dajcie mi znać serdeczną łapą w górę. Możecie zostawić subskrypcję. Bardzo wam dziękuję za 300 subskrypcji, że byliście na moim kanale. Jest to naprawdę niesamowity prezent świąteczny. Był to naprawdę niesamowity prezent świąteczny. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz. A póki co, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!